Dzień dobry, witajcie. Mamy już dzisiaj czwartek. Tak dogrywam jakby zakończenie tego wczorajszego dnia. Wczoraj już mi się nie chciało. Miałem jeszcze tutaj na chwilę przyjść do biura, mówię, zrzucić może materiał z kamery czy coś. Ale ta podróż nas tak wymęczyła. 10 godzin jazdy w samochodzie. Pogoda nie rozpieszczała, non stop deszcz. Także warunki jazdy były takie sobie, ale jakoś się udało szczęśliwie wrócić. Także jak widzieliście na filmie, albo inaczej. To podsumowanie pójdzie jako początek mojego genialnego filmu następnego. No także, jak już wspomniałem, wróciliśmy, była tam 19:30, wyjeżdżaliśmy o 4:30. Tam, jak widzieliście na miejscu, okazało się, że tam od firmy zewnętrznej nie dojechała jeszcze przekładnia po naprawie. To wszystko zobaczycie sobie teraz, bo miałem to dograć na końcu jako zakończenie dnia, ale pójdzie jako początek filmu. Taka zapowiedź. Więc generalnie film będzie o tym, jak koła zostały tu załadowane na auto dzień wcześniej. Tego samego dnia dojechałeś, kierowca mi zameldował, że został rozładowany u klienta, więc podjęliśmy decyzję, że nie ma co czekać do czwartku, czyli do dzisiaj, czyli od razu jedziemy za ciosem, czyli w środę. Także pojechaliśmy, zrobiliśmy 3 koła zamontowane z kompletem skrobaków i tego wszystkiego. I tyle no. Teraz ta firma zewnętrzna przyjedzie, zamontuje przekładnię, którą naprawiali, przykręcą to lewe przednie koło i będzie temat kół klienta zamknięty. Także miłego oglądania. Jest godzina dzisiaj przed 8:00. Tomek niedługo przyjedzie. Już ma jakieś tam nowe zadanie. W terenie pojedzie do 2 maszyn. Pojedzie do JCB i do Kata. Sądzę, że tam cały dzień mu przy tym nie zajdzie, no ale to się okaże, bo to plany planami, a rzeczywistość później jest jakby, to jest zupełnie coś innego. Także miłego oglądania i do następnych. No witajcie, mamy po nowym roku, 3 stycznia i to już przedostatni odcinek serii koła. Właśnie przyjechało auto ze spedycji podesłane. Załadunek kół. Właśnie pierwszy kół pojedzie. Otwieraj, ja będę zamykał. O, witajcie, jest godzina 4:30. Właśnie startujemy na montaż kół. Więc i tym sposobem zakończymy serial związany. Tym sposobem zakończymy serial związany z kołami. Jechałem przodem, znaczy tyłem do warsztatu. Tak się Tomek nie wyłamie, bo samochód przeszkadza trochę. Dobra. Także mamy załadowane te gwintowane płytki, śruby nowe. Podkładki nowe. Klucze udarowe. I wszystko to, co potrzebne nam będzie do tego montażu. No, pogoda na razie jest niesprzyjająca, jest dość ciepło, ale niestety dość oficie pada. Ale nic to, musimy sobie z tym poradzić, także do zobaczenia. Może jeszcze coś po drodze dogramy, będzie ciekawego i na robocie. No,
Witajcie, witajcie. My już dojechaliśmy na montaż nowych zimówek do tej maszyny. Tu już mamy ładnie piasty poczyszczone. Tu niestety niespodzianka taka, bo po zdemontowaniu koła się okazało, że podcieka trochę przekładnia. Było to 5 tygodni temu. I tu niestety firma, która przekładnię zabrała do przeglądu, się nie spisała, bo do tej pory jeszcze nie wrócili z nią. My zdążyliśmy zrobić 4 koła w tym czasie. Naszą małą firmą Krzak, a tam duża firma z jakiegoś powodu tej przekładni nie ogarnęła. No, tu mamy przednie koło już zarzucone. Prezentuję to się tak, elegancko. Tu już Tomek łapie śruby. No, przywalimy na razie małym kluczykiem, bo tak jest wygodniej. Na koniec oblecimy dużą makitą, żeby podociągać te śruby. Także pojechał teraz po tylne koło, to pięciorzędowe, a lewego przedniego koła sześciorzędowego montować nie będziemy, bo niestety nie ma przekładni, więc nie ma do czego przykręcić. Brakuje jeszcze filtra powietrza, rury od interkulera. Także maszyna jest częściowo rozszabrowana i nie będzie można jej uruchomić nawet. Czy rozszabrowana, w sensie, że tam zabrali coś do naprawy? No, kopełki będą musieli ją odeszli. Te przednie. Tak trzeba będzie się umówić. No. No bo jeżeli nie będą mieli swoich kobyłek, chyba że mają. No ale jak odpolisz? Jedynko chyba, że oni sami są odpalą na własne ryzyko. Tam no to będzie od operatora zależało. Jak operator ryśnie, no to je uwolnimy, a jak nie ryśnie, no to zobaczymy, nie? No bo tam będzie mieli problem zabrać przednie kobyłki. Nie ma przywody, pościągali. My odpalać tego nie będziemy. Tak jest, tu odpalać będzie klient na własne ryzyko, bo nie ma rury od interkulera i nie ma lewego filtra powietrza. Nie jest wysoko, ale... O, tu już agregat nam przywieźli, chociaż my mamy swój, ale jak klient użyczył agregatu, to nie będziemy swojego zużywać. Żeby było do klucza. Co teraz myślę, że tak dla bezpieczeństwa to założymy lewe tylne po przekątnej, nie? To już w razie jakby się obsunęło z tyłu czy coś, to już na jednym kole będzie stać. A coś idzie dość ładnie, nie? No i co tu się obsunie? No nie wiem, z kobyłki zawsze może zepchnąć, bo widać. No i tam czy nie wejdę? Nie wiem. Wejdzie? Za nisko, nie? No, jakieś 500 metrów. Także musimy podlewarować sobie maszynę, bo... Na wysokie koła zrobimy. Dobra, to troszkę w kolor. Dobra, za mocno.
A by to rozdygnął lekko do góry, bo mi się nawet to brakuje, nie? Do przodu. No i do przodu. Do góry. Do. Może panie się uda. Powinna być wyjebana i jadę. Kółko opierało, ale jakoś poszło. Tam nie złapana jest pewnie ta jedna. Proszę czego mam nowe kilka tych śrub. Jak któraś ma jakiś trefny gwint, to możemy sobie zamienić na nową. Zamień na to. Odłożę na razie na bok. Jak widać, klucz koło dokręcone, prawe tylne się dokręca, kobyłki już żeśmy wszystkie odzyskali, tam leży koło, które nie trzeba założyć tu, ale dopiero jak wróci przekładnia z naprawy, także zostanie jeszcze po naszej stronie pomontować wszystkie te skrobaki, tutaj podest do wchodzenia i podest tu jest do wchodzenia. Ale to wziąłem zakładać wszystko, żeby montować dokładnie. No, także teraz Tomek dużą makitą dociąga wszystkie dookoła śruby. I elegancko. Także pozostanie połapać skrobaki. To trzeba robić we dwójkę, bo to na ciężkie elementy. Trzeba łapać śruby jednocześnie montując. Trzymając ze spodu płytkę i skrobak, więc to robota we dwóch sobie połapiemy, poustawiamy, podociągamy. Na takim etapie kończymy robotę. To firma, tak już wspominałem, przyjedzie zamontować przekładnie, to zamontują koło, no bo inaczej się tego zrobić nie da. Jeszcze obejdę w koło, zobaczycie jak to będzie wyglądało, jak to wygląda. Wszystkie skrobaki poprzykręcane na nowych śrubach, na nowych podkładkach, tak jak tu. Tak jak tu jest ładnie wszystko poskręcane. Szkoda tylko, że tego jednego koła nie ma, no ale co zrobić.
byłaby przekładnia, byłoby koło i by maszyna jeszcze dzisiaj pojechała do roboty. A tak jest jak jest. Dobra, to na tym kończymy. Mamy godzinę 15 po pierwszej, po 10 żeśmy zaczynali, więc czas zarąbisty. O, patrzaj, taka piękna tęcza. 3 stycznia 2024. Gdzie my jesteśmy? Co to za miejscowość jest? Gdzieś w Polsce. Gdzieś w Polsce na drodze 42. Nie Starachowice? No. Starachowice chyba. No, także jaka piękna tęcza. Oj, zaczyna padać. No, także lecimy dalej, gdzieś jakieś żarełko trzeba znaleźć po drodze, bo w brzuszku burczy.